A póki co przedstawiciele partii telewizyjnych potrafią tylko zajumać komuś ideologię. Tutaj pan Sławomir Mentzen, który przecież lata całe walczył o wartości i tak bez Boga ani do proga. To było dla niego najważniejsze, najważniejsze. Teraz zaczął robić hajs. Kiedyś wartości, wartości. Po tym jak zbankrutowała chyba jego firma, tak, sklep z bronią, to proszę mnie, wartości były ważne. A teraz wielki biznesmen kreujący się na tam człowieka sukcesu. Panie, no, jak pan masz takiego premiera jak Mateusz Morawiecki, to ja wróżę panu naprawdę karierę i takiego patrona jak Balcerowicz, kolega Zaksa i Sorosa. Proszę państwa, wielokrotnie mówiłem to w programie, musisz to wiedzieć. Przytaczałem te przykłady, ale ostatnio, jak państwo wiecie, udzielam jakichś tam wywiadów dla różnych kanałów, jak i na naszych spotkaniach, tłumaczę skąd ta willa z basenem dla każdego. To przecież było nasze hasło. Ja rozumiem, że kiedyś każdy z polityków takie hasła wypowiadał, ale my zaczęliśmy z tego robić hasło. I nagle Mentzen, gdzie nie pójdzie, tam mówi o willi i dwóch samochodach. No bo wiecie, willa z basenem to już by tak podejrzanie wyglądało. Patrzcie, w Superekspresie, medium głównego nurtu. Pamiętacie państwo, jak pytaliście mnie na spotkaniach zarządów, online mamy te spotkania różne, czy to nie jest utopia i tak dalej. Właśnie dlatego nie chcę na pewne pytania odpowiadać, jak, co i tak dalej. Już, proszę państwa, wydaje mi się, że lata całe udowadniam swoją działalnością, że wiem i potrafię, tak? Dlatego na pewne pytania nie będę teraz odpowiadał, bo proszę państwa, jak odpowiadam na jakieś pytanie, to zaraz to wypływa u Mentzena, wypływa u Mentzena. To nie jest przypadek. Ostatnio byłem pytany, jak tę willę z basenem realizować. Tłumaczyłem, że przez rozdział ziemi państwowej, tak? Wtedy mamy połowę ceny już nieruchomości za nic, za darmo. Tłumaczyłem, że były przecież przykłady na świecie, że to nie jest żaden pionierski nawet pomysł. Musicie pamiętać, niektórzy używają tego przykładu, że w Stanach Zjednoczonych przecież całe dzielnice tak powstawały, całe osiedla tak powstawały, jak i w Wielkiej Brytanii jest do tej pory charakterystyczna zabudowa, właśnie ludzie dostawali mieszkania. To się da zrobić, to chcemy przeprowadzić. I proszę państwa, zobaczcie, jak Sławek od razu takie rzeczy powtarza. Nie wierzę tutaj, że głuchy telefon nie zadziałał. Dlatego nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść z nimi do stolika z PiS-em i z Platformą, tylko żeby im ten stolik przewrócić. Pamiętacie? To nasze hasło było. Wywrócimy im ten stolik. Sławek. Słabek. I wtedy każdego pracującego Polaka będzie stać na dom, grill, trawę, dwa samochody i wakacje. Ale czy to nie jest taka utopia według pana? Ale to już było w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Oglądał pan seriale, takie domki pod miastem, głowa rodziny, samochód, jeden, drugi, gromadka dzieci. Dało się, tak? Tylko Stan Zjednoczony, a Polska, no jednak... Ale to było w latach 50. Jaki był poziom technologiczny? Proszę państwa, naprawdę mnie to boli, że facet, który wcześniej różne tam opowiadał dyrdy mały, dziś powtarza słowo w słowo hasła Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Mnie to boli. A dlatego do kampanii wyborczej wielu rzeczy nie powiemy. Bo to zaraz Sławek to opowie. No tak jak Sławek po nas powtarza, tak nikt nie powtarza. Jakiś tam mają ludzie hamulce. A ten normalnie, zupełnie bezrefleksyjnie. Nie dziwcie się potem, że